Zawsze zawodnikom nie pozwalano osiągać większych szybkości jak najazdowych, jak w przedziale między 100 a 103 km na godzinę. Teraz wszyscy szybciej, tym razem, nawet najwolniejszy hokej. Skocznia jest, co prawda, świetnie przygotowana. Tutaj jest równiutko jak na stole. Simon Amann. Oj. Oła. W momencie lądowania znowu powtórzyło się to, co wielokrotnie w tym sezonie, czyli wypadło wiązanie. Po prostu myślę, że za lekko bezpiecznik był dokręcony i to jest naprawdę z winy sprzętu w tym momencie. Ten niegroźny w sumie upadek. No, mam nadzieję, że to dla niego nie jest a przede wszystkim w sensie przeżycia bolesne, bo wstał, kątem oka obserwuje, dostał brawa, wręcz nawet prowokował, żeby jakoś osłodzić mu to, że znalazł się w takiej dyskomfortowej sytuacji. Poderwał lewą nartę, ciężar przeniósł na prawą, też właśnie podniósł przód narty i wypięła się piętka. Tak. Wypił się przód wiązania, przód, tak. Piętka wyskoczyła chwilę później. Mm-hmm. No szkoda, bo to na pewno był udany skok Amanna. Ale to świadczy o tym, że tu jednak niebezpiecznie przy tym lądowaniu jest.